Ja wyjrzałem przez okienko, patrzę, tam leży żandarm. Jeden jedyny leżał, bo reszta, oni się potem wycofali, pouciekali, pochowali. No jak go zobaczyłem, to od razu we mnie się krew zburzyła, bo widzę karabin. Z karabinem leżał. No i zaraz biegliśmy na dół. To było wyjście na te gruzy, było przez okienko ze śpiżarni, ale to było bardzo wąskie i zakratowane. No ale zaraz się znalazła jakieś drągi, Oskar, żeśmy to wszystko wyrwali szybko, te kraty. No ja wyszedłem do tego żandarma, tam się podkradłem, byłem pod ogniem poczty i nie wiadomo, czy gdzieś jeszcze też inni żandarmi. Ale jak podciągałem się do niego, to miałem chęć nawet go granat cisnąć, ale zobaczyłem, że on się nie rusza, to mu jeszcze przyłożyłem tylko cegłę w łeb. I zabrałem mu karabin, pas z bagnetem, ładownicę, granaty. No i z powrotem się wyciągam do tego okienka, ale to było takie wąskie, że ja się bez niczego to wyszedłem. Jak się w to wszystko ubrałem, to utknąłem w okienku i tylko słyszałem, jak packały kule, pociski koło mnie, ale chłopcy tam złapali mnie za Nowak, kolega Nowak i Tumry za głowę i wciągnęli do środka. No i od razu była niesamowita radość, bo to pierwszy miałem, zdobywca byłem, ubrany byłem po niemiecku, w całym osprzęcie niemieckim z karabinem. I to był polski karabin, na którym było wybite Radom i polski orzełek.